Witam Państwa. Dzisiejsza prezentacja dotyczy korelacji, czyli wzajemnych relacji pomiędzy parami. Może niekoniecznie tak jak na tym rysunku pomiędzy parami dosłownie, ale pomiędzy parami jakichś dowolnych cech, których korelacje chcemy badać, których wzajemne oddziaływania nas interesują. Prezentacja ta jest poświęcona osobom zupełnie początkującym, stawiającym pierwsze kroki w tej dziedzinie. Wkoło nas mamy wiele cech, które wzajemnie z sobą relacjonują, które są w jakiejś wzajemnej relacji, czyli wzajemnie od siebie zależą. Na przykład czas, jaki poświęcamy na pracę, prawdopodobnie związany jest z czasem, jaki poświęcimy na zabawę. Ponieważ jeśli długo pracujemy, to siłą rzeczy mniej czasu pozostaje nam na to, żeby odpocząć czy żeby się bawić. Innym przykładem może być zależność pomiędzy wiekiem a wzrostem. Jeśli jesteśmy dziećmi, prawdopodobnie jesteśmy niższego wzrostu niż w momencie, kiedy bylibyśmy już osobami dorosłymi. Natomiast w pewnym wieku przestajemy rosnąć i ten nasz wzrost utrzymuje się na takim stabilnym poziomie. Jeszcze innym przykładem może być cena, jaką zapłacimy kupując samochód, a osiągi tego samochodu. Oczywiście chcielibyśmy, żeby cena samochodu miała odzwierciedlenie w jego osiągach, jeśli na taki samochód wydamy całkiem sporo. Czy korelacja oznacza związek przyczynowo-skutkowy? Otóż nie. Ze statystycznego punktu widzenia korelacja jest po prostu relacją, jest związkiem pomiędzy badanymi cechami. Jeśli mamy dwie cechy i istnieje pomiędzy nimi korelacja, to nie oznacza jeszcze, że ta pierwsza cecha wpływa na zachowanie drugiej cechy. Gdyby tak było zawsze, to oznaczałoby, że w momencie, kiedy bociany przestaną przylatywać do Polski, nie będą się rodziły dzieci. Ponieważ to bociany przynoszą dzieci, prawda? Znamy wszyscy dobrze to powiedzenie. Skąd ono się wzięło? Czy Państwo się zastanawialiście może, dlaczego to powiedzenie utarło się w naszym kraju? Otóż kiedyś, dawno temu, kilkaset lat temu, liczba bocianów była skorelowana z liczbą dzieci. W jakim stopniu? To znaczy, wtedy, kiedy w Polsce było więcej bocianów, urodziło się również więcej dzieci. Stąd prawdopodobnie mogła zaistnieć taka korelacja, która, broń Boże, nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego. Skąd taka korelacja zaistniała w ówczesnych czasach? Otóż istnieje trzecia cecha, którą jest po prostu pora roku, czy tak zwany kalendarz. Wiemy, że bociany są ptakami migrującymi, więc pojawiają się w naszym kraju w miesiącach ciepłych, w miesiącach letnich. Natomiast wiemy skądinąd, że rzeczywiście w miesiącach ciepłych rodziło się kiedyś nieco więcej dzieci niż w tych miesiącach zimnych. Tak jak liczba bocianów w sposób oczywisty związana jest z kalendarzem, liczba bocianów, które są w Polsce, tak już fakt, że w miesiącach letnich rodziło się więcej dzieci, może się wydawać nieco dziwny, ale kiedyś rzeczywiście tak było. Przyczyny mogą być różne. Ja w tych czasach nie żyłam, ale z tego, co słyszałam, mogło to wynikać z tego, że w miesiącach zimnych z kolei, kiedy mamy nieco krótszy dzień, a dużo dłuższą noc, jest to pora sprzyjająca do poczynania się dzieci. W związku z tym rodzą się one w miesiącach, kiedy z kolei jest na odwrót, kiedy mamy dłuższy dzień, a krótszą noc. A zatem ta trzecia cecha, czyli kalendarz, koreluje zarówno, czy korelował wówczas, z liczbą bocianów, jak i z liczbą dzieci. W tej chwili prawdopodobnie ta korelacja pomiędzy kalendarzem a liczbą dzieci znika i nie jest już tak widoczna, jak to było dawniej. Natomiast kiedy to powiedzenie powstawało, rzeczywiście ta korelacja mogła występować, stąd to powiedzenie miało wtedy swoją zasadność. W tej chwili
może się wydawać dziwne. Natomiast na pewno liczba bocianów nie jest przyczyną zwiększonej liczby dzieci, jeśli już po prostu istnieje korelacja pomiędzy tymi dwiema cechami, wywołana cechą trzecią. I w rzeczywistości tak będzie bardzo często. To znaczy w przyrodzie wiele cech koreluje z wieloma innymi cechami i te inne cechy mogą spowodować występowanie zupełnie przypadkowych korelacji. Zależności, które badamy, mogą być naprawdę bardzo, bardzo różnego typu i przyjmować różne kształty. Co to znaczy kształty zależności? Jeśli badamy zależność dwóch cech i przedstawimy ją na wykresie używając dwóch osi, to kształt takiej zależności może być na przykład kwadratowy, tak jak widzimy tu, czyli rodzaj takiej litery U. Na przykład, kiedy na osi X mielibyśmy temperaturę, jaka występuje na zewnątrz, temperaturę związaną z pogodą, natomiast na osi Y mielibyśmy energię, jaka potrzebna byłaby, żeby zapewnić optymalną temperaturę we wnętrzach pomieszczeń, w których znajdują się ludzie, w budynkach, to wówczas, jeśli na zewnątrz jest zimno, to żeby zapewnić odpowiednią temperaturę, takie pomieszczenia trzeba ogrzać i energii zużyć dość dużo. Jeśli natomiast na zewnątrz temperatura już jest taka optymalna dla człowieka, wówczas tej energii potrzeba najmniej. Natomiast jeśli z kolei jest zbyt gorąco, to pomieszczenia trzeba schłodzić i tej energii znowu zużyć dość dużo. Inny rodzaj zależności mógłby być przedstawiony na przykład takiego rodzaju wykresem, gdzie na osi X moglibyśmy mieć czas, wiek w latach, natomiast na osi Y kondycję, w jakiej jest nasza skóra, mierzoną odpowiednimi parametrami. I wówczas, jeśli jesteśmy dziećmi, to kondycja skóry powinna być bardzo dobra, natomiast z czasem, kiedy się starzejemy, ta kondycja skóry jest coraz słabsza. Innym rodzajem wykresu jest wykres, który przedstawia takiego różnego rodzaju rytmy w kształcie sinusa, kosinusa czy innych zależności okresowych po prostu. I tutaj na osi X też mógłby być czas, natomiast na osi Y na przykład temperatura naszego ciała, która zmienia się w zależności od pory dnia. Inna temperatura jest w nocy, czy kiedy śpimy, inna jest w ciągu dnia, kiedy jesteśmy aktywni. Ponieważ te pory dnia następują jedna po drugiej, to uzyskujemy rodzaj takiego właśnie wykresu. Kolejna funkcja kwadratowa, tym razem w kształcie takiej smutnej miny, mogłaby przedstawiać na przykład na osi X ilość wypitej kawy, natomiast na osi Y samopoczucie. Tutaj jeśli chodzi o osoby, które już są uzależnione od kawy, to w momencie, kiedy tej kawy wypiją bardzo mało albo jej nie wypiją, to samopoczucie mają kiepskie. Natomiast w momencie, kiedy wypiją jej odpowiednią ilość, to samopoczucie jest optymalne, natomiast pogarsza się w momencie, kiedy kawy wypijemy zbyt dużo, ponieważ wtedy jesteśmy na przykład zbyt nerwowi. Kolejna taka funkcja wykładnicza, czyli taka, która na początku rośnie bardzo wolno, a później przyspiesza, taki rodzaj zależności mógłby się pojawić. Na przykład, gdybyśmy na osi X mieli czas, jaki uczymy się już danego języka, a na osi Y mieli jakąś efektywność posługiwania się tym językiem, to wówczas na początku, kiedy zaczynamy uczyć się języka, no nie potrafimy się jeszcze nim zbyt dobrze posługiwać. Później ta efektywność stopniowo rośnie w miarę nakładów naszej pracy. Natomiast w momencie, kiedy umiemy już ten język dość dobrze, dużo łatwiej jest nam wykorzystywać ten język i przyswajać sobie wiedzę, dokładać tą wiedzę, te cegiełki wiedzy do czegoś, do czego łatwo już taką wiedzę przykleić, ponieważ już pewna baza istnieje i wtedy uczymy się dużo szybciej. I jeszcze ostatni rodzaj zależności, który też w przyrodzie bardzo często występuje, o którym dzisiaj chciałabym, żebyśmy powiedzieli trochę więcej, to jest zależność takiego typu liniowego. Na przykład na osi X moglibyśmy mieć liczbę nasion, a na osi Y mogłaby się znajdować masa takich nasion. Wówczas oczywiście czym więcej mamy nasion, tym większa jest łączna masa. I zależność ta jest zależnością typu liniowego. Tak jak powiedziałam, o tych zależnościach dzisiaj powiemy sobie najwięcej. Obserwowana zależność mogłaby dotyczyć na przykład sposobu odżywiania się i wagi, to znaczy liczby dostarczanych kalorii i na przykład masy ciała.
W momencie, kiedy te punkty przedstawiałyby różne osoby o różnej liczbie przyjmowanych kalorii, różna byłaby masa ciała. Czym więcej osoba przyjmuje kalorii, tym masa ciała prawdopodobnie jest większa. Zatem takie punkty można by było opisać, można by było uogólnić poprzez dopasowanie linii prostej wskazującej kierunek takich zależności. W statystyce do opisu zależności liniowych wykorzystuje się współczynnik korelacji liniowej Pearsona, bądź w skrócie współczynnik Pearsona. Ten współczynnik służy do określania siły związku pomiędzy cechami, które są badane, których korelacje wyznaczamy. W naszym przypadku byłaby to siła związku liniowego pomiędzy liczbą dostarczanych kalorii a masą ciała. Dla naszego przykładu taka korelacja liniowa, współczynnik takiej korelacji liniowej Pearsona mógłby wynosić na przykład 0,8. Ten współczynnik byłby w tym przypadku takim współczynnikiem, który nie jest najsilniejszy. Ta zależność nie byłaby zależnością najsilniejszą z możliwych, ponieważ punkty, które obserwujemy i linia, którą do nich dopasowujemy, nie są idealnie z sobą zgodne, to znaczy punkty nie leżą idealnie na takiej linii. Nie możemy dopasować linii w ten sposób, żeby ona przechodziła dokładnie przez te punkty, ponieważ jeśli byśmy próbowali taką linię dopasować, to byłaby to po prostu krzywa. W naszym przypadku obserwujemy pewne odległości linii od tych punktów i suma tych odległości nie będzie zerowa, dlatego ten współczynnik wynosi na przykład 0,8. Najsilniejszy byłby wtedy, kiedy wynosiłby 1. Wówczas odległość punktów od prostej byłaby zerowa i byłaby to ta sytuacja, którą obserwujemy na naszym ponownym wykresie. Wówczas taka zależność pomiędzy kaloriami a masą ciała byłaby ponownie rosnąca i byłaby najsilniejsza z możliwych. Kiedy obserwowalibyśmy sytuację odwrotną, to znaczy kiedy punkty ułożone byłyby w taki sposób malejący, wówczas nie można byłoby powiedzieć, że przedstawiają one zależność pomiędzy masą ciała a kaloriami, dlatego że wówczas taka zależność malejąca raczej by nie była. Natomiast jeśli obserwujemy w jakichś innych przypadkach zależności malejące, wówczas na przykład taki współczynnik może wynosić minus 0,8. W momencie, kiedy wynosi on 0,8, zależność, siła tego związku była dokładnie taka sama jak w tej chwili, natomiast inny jest kierunek. O kierunku informuje nas znak takiej zależności. Teraz mamy kierunek, znak ujemny, zatem kierunek malejący. Jest to prosta odwrotnie proporcjonalna, jest to prosta malejąca. I w momencie, kiedy punkty te leżałyby idealnie na malejącej prostej, współczynnik ten byłby najsilniejszy, czyli wynosiłby minus 1. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać pewnego rodzaju bałagan albo kiedy punkty układają się wzdłuż jakichś innych krzywych, nie wzdłuż prostej, wówczas taki współczynnik korelacji liniowej, czyli siła związku liniowego, powinna być słaba i wówczas rzeczywiście słaba będzie, ten współczynnik trudno będzie określić, kierunek dopasowania prostej będzie trudno określić, w każdym kierunku taka prosta mogłaby być dopasowana i każde takie dopasowanie będzie tak samo złe. Wówczas współczynnik będzie bliski wartości 0, prawdopodobnie dokładnie 0, takiej wartości, która będzie dokładnie równa 0, nie uzyskamy, będzie pewnie albo dodatnie, albo ujemny, ale będzie bliski 0, co będzie oznaczało, że siła związku liniowego jest tutaj bardzo słaba. Podsumowując, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, RP, należy do przedziału od minus 1 do 1, przy czym czym bliżej tych skrajnych wartości, tym silniejsza jest zależność liniowa, a czym bliżej środka, czym bliżej zera, tym zależność liniowa jest słabsza. Zależność liniowa, której współczynnik jest równy dokładnie 1, po przedstawieniu graficznym będzie wyglądała w ten sposób, że punkty będą ułożone dokładnie na linii rosnącej. Kiedy będzie bliski 1, ale nie będzie wynosił 1, będą mogły być opisane linią rosnącą i odległość tych punktów do tej linii będzie dość bliska. Odwrotnie, kiedy będzie ujemny i bliski 1, kiedy będzie dokładnie
minus 1, punkty będą leżały dokładnie na malejącej prostej. W sytuacji, kiedy współczynnik korelacji liniowej Pearsona będzie bliski zeru, siła związku liniowego jest bardzo słaba i prostą trudno jest dopasować. Współczynnik determinacji natomiast jest kwadratem współczynnika korelacji, jest to RP kwadrat. Dlatego, że jest kwadratem współczynnika korelacji, będzie zawsze dodatni, będzie w przedziale od 0 do 1. No i na przykład w sytuacji, kiedy współczynnik korelacji wynosił 0,8, współczynnik determinacji wynosi 0,64. W jaki sposób taki współczynnik determinacji interpretujemy? Współczynnik ten mówi nam, jaki procent zmienności tej cechy, którą umieściliśmy na osi Y, jest tożsamy ze zmiennością cechy, którą umieściliśmy na osi X. Więc w naszym przypadku, gdybyśmy na osi Y mieli masę ciała, a na osi X liczbę przyjmowanych kalorii, w jaki sposób, w jakim procencie, tutaj akurat w 64%, zmienność masy ciała współgra ze zmiennością liczby przyjmowanych kalorii. Jeśli dalej tą naszą konkretną korelację uznalibyśmy jako związek przyczynowo-skutkowy, to znaczy, że liczba przyjmowanych kalorii jest przyczyną, a masa ciała jest skutkiem. Gdyby taka zależność była tym związkiem przyczynowo-skutkowym w naszym przypadku, wówczas taka definicja współczynnika determinacji byłaby nieco łatwiejsza do zrozumienia, ponieważ zmienność masy ciała, czyli zmiany masy ciała zależałyby, tak, bo kalorie byłyby tą przyczyną, zależałyby od zmian w liczbie przyjmowanych kalorii w 64%, gdyby ten związek był przyczynowo-skutkowy. Więc w dalszym ciągu 36% zmian w masie ciała nie jest wyjaśniona. W 64% zależałaby ona od zmian liczby przyjmowanych kalorii, a w 36% od innych czynników, których my tutaj nie badaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że masa ciała zależy oczywiście od przyjmowanych kalorii, ale nie tylko. Może zależeć od tego, czy uprawiamy sport, czy nie, i jak intensywnie uprawiamy sport. Może zależeć od tego, jakie geny dziedziczymy po rodzicach. Może zależeć od naszej płci. Może zależeć od wieku oczywiście. Także jest wiele czynników, których my nie uwzględniliśmy, badając masę ciała, które mogą również mieć wpływ na taką masę. No w przypadku, kiedy wyznaczymy kwadrat współczynnika, który był wcześniej ujemny, dostajemy dodatnią wartość i w naszym przypadku będzie to wartość taka sama, jak przed chwilką uzyskana w poprzednim wykresie. Natomiast przechodząc do wykresu, w którym współczynnik korelacji wynosił 1, współczynnik determinacji wyniesie wtedy również 1. I gdybyśmy tutaj mieli masę ciała, a tutaj liczbę przyjmowanych kalorii, i gdyby to była właśnie ta sytuacja, że współczynnik determinacji wynosi 1, wówczas powiedzielibyśmy, że masa ciała w 100% zależy od liczby przyjmowanych kalorii. Oczywiście w rzeczywistych sytuacjach tak nie będzie. Bardzo ciężko będzie uzyskać współczynnik korelacji, który jest tą wartością graniczną, który jest równy 1, ponieważ oznaczałoby to tyle, że ta cecha, którą umieścimy na osi Y, zależy tylko od tej cechy, którą tutaj umieściliśmy na osi X i nie ma innych cech, które poprzesuwałyby nam te punkty. A że takie inne cechy istnieją, dlatego ta sytuacja jest nierealna. Te inne cechy, które mamy, które mogą wpływać na masę ciała, przesuwają nasze punkty. Z bardziej realną sytuacją mamy do czynienia w wykresie drugim. No i oczywiście odpowiednie analogie dla wartości ujemnych i dla współczynnika równego 0. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który wyznaczyliśmy, dotyczył próby. Natomiast czy taka sytuacja, którą obserwujemy w próbie, powtórzy się w populacji, to znaczy czy zależność, czy siła tego związku, który obserwujemy w próbie,
będzie miała odzwierciedlenie w populacji. Populacja jest pewną większą grupą. Zależność pomiędzy masą ciała a liczbą przyjmowanych kalorii dotyczy wielu osób. My wzięliśmy tylko pewną grupę z całej populacji. Wzięliśmy próbę i na podstawie danych, które znajdują się w tej próbie, wyznaczyliśmy współczynnik korelacji Pearsona. I teraz pytanie jest, czy w populacji taka zależność również będzie? Czy ona będzie również obserwowana dla innych osób? To znaczy, czy gdy powtórzymy eksperyment, weźmiemy inne osoby do badania, czy zależność tego typu również uzyskamy? I by odpowiedzieć na to pytanie, możemy zastosować kilka różnych technik. Zacznę od tych najstarszych, takich szybkich do wyliczenia, jednak od których w tej chwili się już odchodzi. Pierwszą z nich jest wyznaczenie pewnego ilorazu. Podzielenie wartości 2 przez liczbę osób obserwowanych w danej próbie, czyli liczność danej próby. Jeśli wyznaczymy tutaj tą wielkość i nasz współczynnik korelacji Pearsona, wartość bezwzględna tego współczynnika, czyli zawsze liczba dodatnia. Jeśli nasz współczynnik będzie większy niż uzyskany iloraz, to będzie mogło oznaczać, że w populacji taka sytuacja powinna się powtórzyć. Inna reguła to jest rule of thumb, która też jest dość prosta. Jest po prostu przypisaniem pewnych przedziałów do danego współczynnika, do wartości bezwzględnej tego współczynnika. Przy niskich wartościach będziemy mówili o braku korelacji lub bardzo słabej, a czym wyższe wartości, tym silniejsza korelacja. Obydwa te sposoby mają jednak wiele ułomności, dlatego odchodzi się od tych sposobów, choć czasami można je spotkać, odchodzi się od tych sposobów na rzecz testów statystycznych. Przy wykorzystaniu testu statystycznego badamy dwie hipotezy zawsze. W przypadku badania zależności liniowej w hipotezie zerowej, której prawdziwość zakładamy na samym początku, jeszcze zanim zaczniemy badanie, mamy, że brak jest zależności liniowej w populacji, natomiast w hipotezie alternatywnej napiszemy, że zależność liniowa w populacji występuje. I wykorzystując test statystyczny chcielibyśmy potwierdzić taką zależność liniową. Wykorzystując ten test statystyczny, wyliczamy wartość statystyki testowej i dalej wartość P, czy program statystyczny dla nas to wylicza. Wylicza dla nas wartość P, którą porównujemy z pewnym poziomem. Na ogół przyjmowany jest poziom istotności równy 0,05. Jeśli uzyskana wartość testu, prawdopodobieństwa testowego będzie mniejsza właśnie niż 0,05, będzie to oznaczało, że w populacji taka zależność liniowa istnieje i powtórzy się w kolejnych badaniach. Kolejny przykład pozwoli nam zrozumieć, w jaki sposób dokonujemy uogólnienia tych obserwacji, które mamy w naszej próbie na populację. Co może się zdarzyć, gdybyśmy nasze obserwacje za każdym razem uogólniali na populację, nie sprawdzając przy pomocy na przykład testów statystycznych, czy taka korelacja ma szansę powtórzyć się przy kolejnych badaniach. Na osi X przedstawiamy tutaj czas wyrażony w dniach, natomiast na osi Y mamy liczbę mężów, pani, która jest przedstawiona na tym rysunku. Wczoraj pani nie miała jeszcze męża, natomiast już dziś jest po ślubie z tym oto wybrankiem, który stoi obok niej. Korzystając z tych dwóch punktów, możemy spróbować dopasować linię regresji, dopasować tak linię, aby ona przechodziła przez te punkty oraz wyznaczyć współczynnik korelacji liniowej. Oczywiście przez dowolne dwa punkty zawsze możemy narysować prostą w ten sposób, że ona przechodzi dokładnie przez te punkty, zatem wyznaczony współczynnik korelacji liniowej Pearsona zawsze będzie dokładnie równy 1. Czyli powiedzielibyśmy, że zależność, którą obserwujemy, jest bardzo silną zależnością. Tą najsilniejszą z możliwych obserwowanych. Gdyby teraz na podstawie tego eksperymentu uznać, że wyniki możemy uogólniać na populację albo że możemy na podstawie tak dopasowanej, prostej przewidywać, jak sytuacja będzie się rozwijała w dalszym ciągu, to musielibyśmy uznać, że z upływem kolejnych dni owa pani będzie odpowiednio często brać ślub. No i czy tak rzeczywiście będzie? Prawdopodobnie. Korzystając z takiego doświadczenia, jakie mamy na co dzień, w rzeczywistych sytuacjach niekoniecznie tak jest.
prognozowanie na podstawie takiego modelu, który tutaj mamy, może być prognozowaniem błędnym. Spróbujmy wyznaczyć albo test, albo chociażby tą najprostszą metodę, która pozwala nam na sprawdzenie, czy sytuacja ma szansę się powtórzyć. To znaczy wyznaczymy wartość bezwzględną współczynnika korelacji, wynosi ona 1, oraz wyznaczymy iloraz tych dwóch wielkości, które tutaj widać, czyli 2 i pierwiastek z liczby pomiarów. Jeśli ta nierówność będzie spełniona, będzie to oznaczało o tyle, że sytuacja ta ma szansę się powtarzać. To znaczy, że jest rzeczywistą sytuacją, którą będziemy obserwować. Z prawej strony naszej nierówności powinniśmy w miejsce wartości n podstawić 2, ponieważ tylko 2 punkty pomiarowe mamy w naszym przypadku i wynik takiego dzielenia jest większy niż wartość 1, wynosi około 1,4. Zatem ta nierówność nie jest spełniona. Nasz współczynnik korelacji nie jest większy niż wyznaczona właśnie wartość, dlatego na podstawie tego naszego eksperymentu, tylko tych dwóch obserwacji, nie jesteśmy w stanie uogólniać wyników na populację. To znaczy nie wiadomo, czy taka zależność rzeczywiście istnieje. Tych danych, które tutaj mamy, jest stanowczo za mało, abyśmy mogli odpowiedzialnie powiedzieć, jak to będzie w kolejnych dniach. Gdybyśmy takich danych zebrali więcej i rzeczywiście nasze punkty układałyby się tutaj wzdłuż prostej, to łatwiej byłoby nam taką decyzję podjąć i takiego uogólnienia dokonać. Natomiast ten model, który jest zbudowany tylko na bazie tych dwóch punktów, na pewno nie nadaje się do prognozy. W kolejnym przykładzie zobaczymy, jak mogłaby wyglądać prognoza, jak mogłoby wyglądać przewidywanie wartości, które mamy na osi Y. W tym przypadku na osi X przedstawiliśmy czas, a na osi Y wartość PKB, produktu krajowego brutto. Wraz z upływem lat ta wartość PKB, czy tam w kolejnych pomiarach, kiedy badamy wartość PKB, ta wartość jest coraz wyższa. Niech to na przykład będzie sytuacja naszego kraju, taka dosyć optymistyczna. Wówczas jeśli do naszych danych dopasujemy linię, to znaczy, że znamy wzór tej linii. Dopasowanie linii, czyli powiedzenie, w którym miejscu taka linia będzie się znajdowała, oznacza, że znamy współczynniki, współczynnik nachylenia i punkt przecięcia z osią Y, czyli znamy współczynniki A i B takiego równania. Z oczywistych względów znamy Y, no w naszym przypadku jest to PKB, a na osi X umieściliśmy czas. Znając zatem czas, możemy przewidzieć, jakie będzie PKB, ponieważ w tej równości prawa strona byłaby już wówczas zupełnie znana. Znana jest wartość współczynnika A i współczynnika B oraz podamy do naszej równości czas i wówczas na podstawie tutaj uzyskanych wartości możemy wyliczyć wartość PKB. Czyli podstawiamy wartość czasu, na podstawie naszej linii wyznaczamy wartość PKB. Taka prognoza, która odbywa się wewnątrz przedziału, dla którego nasza linia została stworzona, nasz model regresji został dopasowany, taką prostą, dopasowaną nazywamy prostą regresji, to przewidywanie możemy nazwać interpolacją, ponieważ znajduje się ono wewnątrz przedziału, dla którego stworzyliśmy dany model, dla którego dopasowaliśmy prostą regresję. Jak wyglądałoby przewidywanie na zewnątrz takiego przedziału? Jak wyglądałaby ekstrapolacja? Czyli obserwujemy tym razem czas, chcemy wiedzieć dla jakiegoś późniejszego okresu, jak będzie wyglądało PKB w oparciu o zbudowany właśnie model. Jeśli chcemy to zrobić w oparciu o zbudowany model, no to musimy naszą linię przedłużyć, aby wyznaczyć wartość PKB. I zgodnie z tym optymistycznym założeniem, wartość PKB dla naszego kraju będzie odpowiednio wyższa w dalszym okresie czasu. Natomiast czy my zawsze możemy prognozować, korzystając z naszego modelu, czy możemy przedłużać naszą linię
bezpiecznie. No nie zawsze tak będzie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, jak będzie zachowywał się rynek później. Mogą się zdarzać różne takie sytuacje kryzysowe, czy nawet wojny, które mogą wpływać na wartości PKB. Dlatego my nie wiemy, czy nasza linia, która do tej pory była linią prostą, nie zacznie w pewnym momencie być taką krzywą, czy nawet w odpowiednio dalekim odstępie czasu, czy nie będzie to wartość malejąca na tej krzywej obserwowana. Dlatego interpolacja jest procesem dość bezpiecznym, natomiast ekstrapolacja, czyli przewidywanie na zewnątrz przedziału, dla którego powstał model, jest już procesem dość niebezpiecznym. Możemy to robić, ale w pewnych niedalekich odległościach od tego przedziału, dla którego taki model powstał. Na koniec powiemy sobie jeszcze, czy zależność liniowa Pearsona może być wyznaczana zawsze. Otóż tak nie jest. Badanie korelacji przy użyciu współczynnika korelacji liniowej Pearsona oraz na przykład testu, który bada istotność tego współczynnika, czyli testu, który sprawdza, czy korelacja rzeczywiście istnieje w populacji i powtórzy się w kolejnych eksperymentach, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dane pochodzą ze skali najsilniejszej, to znaczy ze skali interwałowej, kiedy są dokładnie mierzalne. Jeśli jedna z tych cech pochodzi ze skali interwałowej, a druga ze skali słabszej, to w takiej sytuacji już tego współczynnika wyznaczać nie powinniśmy. Ponadto należy sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z wartościami odstającymi wśród naszych danych oraz sprawdzić normalność reszt modelu albo normalność samych zmiennych, czyli tych cech, których korelacje chcemy badać. Zaczniemy od sprawdzania wartości odstających. W naszym przykładzie tym razem będziemy mieć wiek, będą to dzieci i będzie wzrost. Tutaj obserwujemy zależność pomiędzy wiekiem a wzrostem, ponieważ są to dzieci i będzie to zależność, którą możemy opisać linią rosnącą. Dopasujemy naszą linię regresji. Na podstawie dopasowanej linii można by było szacować, jaki będzie współczynnik korelacji, ponieważ odległość punktów od tej prostej nie jest duża, współczynnik korelacji Pearsona powinien być dość wysoki, więc powinniśmy mieć dość silną zależność liniową. Co się stanie w momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z wartościami odstającymi? Zobaczmy, w momencie, kiedy mamy osobę bardzo młodą i bardzo wysoką, która bierze udział w analizie i będziemy próbować dopasować prostą regresji, to wówczas taka prosta będzie musiała być nachylona pod innym kątem, tak aby to dopasowanie było jak najlepsze. I wyznaczając po pierwsze równanie tej linii, tej regresji, współczynnik nachylenia będzie zupełnie inny niż w poprzednim przypadku, niż w przypadku poprzedniej linii, dlatego prognozowanie na podstawie nowo wyznaczonej linii będzie zupełnie inny wynik dawało niż prognozowanie na podstawie uprzedniego dopasowania. Poza tym, gdybyśmy skupili się teraz na odległościach naszych punktów od nowo wyznaczonej prostej, to tym razem suma tych odległości będzie większa niż było to w przypadku, kiedy nie mieliśmy tego punktu odstającego i wyznaczaliśmy poprzednią prostą. Zatem nowy współczynnik korelacji liniowej Pearsona byłby mniejszy, czyli ta obserwowana nowa zależność byłaby słabsza niż poprzednio. Ten punkt, możemy powiedzieć, że jest punktem odstającym i jest punktem jednocześnie znaczącym, ponieważ ma zasadniczy wpływ na uzyskane równanie i na uzyskany współczynnik korelacji Pearsona. Miałby również zasadniczy wpływ na wynik testu statystycznego. Możemy mieć też do czynienia z innymi punktami odstającymi. Gdyby taki punkt odstający był zlokalizowany w tym miejscu, które tutaj widzimy, to znaczy dla osoby, która jest starsza i wysoka, również odbiega od naszych pozostałych punktów, które obserwowaliśmy, jednak nie wpływa bardzo na równanie linii, ponieważ nowa nasza dopasowana prosta zbiega się z tą prostą, która była wyznaczona wcześniej. Poza tym odległość punktów od nowo wyznaczonej prostej również będzie niewielka, zatem współczynnik korelacji liniowej Pearsona również nie powinien ulegać dużym zmianom. Ten punkt jest punktem odstającym, ale nie wpływającym na wyniki analiz. Przejdźmy teraz do drugiego aspektu, do badania normalności reszt modelu. Co to są reszty modelu? Reszty modelu są to odległości pokazane tutaj na rysunku pomiędzy
wyznaczonymi punktami, a linią dopasowania, a linią regresji, reszty modelu powinny mieć rozkład normalny, bądź też same cechy, wzrost i wiek. Dobrze by było, aby miały rozkład normalny, choć sama analiza korelacji Pearsona jest dość odporna na łamanie, na niewielkie odstępstwa od normalności samych cech, natomiast większe znaczenie ma normalność reszt modelu i większe znaczenie mają punkty odstające, tak jak widzieliśmy w sytuacji przed chwilką, kiedy takie punkty odstające się znajdują, należy się zawsze zastanowić, czy takiej osoby nie wykluczyć z analizy, jak duży ona może mieć wpływ na naszą analizę, którą przeprowadzamy. Badanie normalności reszt modelu to jest wyznaczanie tych reszt, czyli wyznaczanie tych odległości oznaczonych tutaj kolorem zielonym i dalej wyznaczanie albo graficzne przedstawienie reszt, żeby sprawdzić, czy dane mają rozkład normalny, albo też możemy to zrobić przy użyciu testów statystycznych. Zajrzeć można w tym celu do prezentacji, która dotyczy normalności rozkładu, aby dowiedzieć się, jak taką normalność możemy dalej badać. No i nadszedł moment, kiedy możemy przejść do programu PQStat i zabrać się za praktyczne badanie korelacji i związków liniowych.